Okej, okay, dobra, jeszcze tylko zobaczę, czy pojawi się na Twitchu. Pojawiło się, jak tam ustawienia jakości, można zmieniać tak jak trzeba. Można zmieniać tak jak trzeba. Okej, okay, to teraz startujemy z fanartami. Teraz tylko zaznaczę, wszystkie dam na przeczytane, bo... daj na przeczytane, bo dość dużo mam nieprzeczytanych, a te fanarty to są tylko trzy najnowsze te maile, więc no. Dobra, więc tak, od wizjonerskiego Krzysztofa, tylko chwila, jeszcze muszę folder zrobić do fanartów, zapomniałem o tym kompletnie. Więc tak, fanarty 22, 06, 19, dobra. Tak, o. I ściągam. I już go zaraz pokazuję. Tak, o. I dobra. Proszę bardzo. Dzień, w którym go zajebałem. The inspiration behind killing Link. PG. Chyba to przesłałeś na tym, na Discordzie, czyż nie? Coś takiego, ale na streamie jeszcze nie pokazywałem, więc... No, bardzo fajne, dziękuję. Jakie pewna osoba na czacie ci zaproponowała, żebyś zagrał kiedyś NES-owego JRPG o Stardust Crusaders. Może kiedyś sam dla siebie zagram, ale szczerze mówiąc, mój backlog jest dość spory i nie mam zielonego pojęcia, czy i kiedy bym się za tą grę zabrał. Okej. Okay. Od Mari. Tylko szkic, dobra. Tak, koło. I transformacja. Dopasuj. O! O, nice, bardzo fajne. Myślałem, że to nie jest kabelek, tylko jakiś ogon. Że chciałaś mnie na futrzaka zrobić. Ale no, bardzo fajne, dziękuję. No, thank you very much. Powiem jedno, to jak Dio tam mówi muda jest takie bekowe, że nie wiem. Okej. Okay. I lecimy dalej. Od statusa C. Tak, o. Jak mnie zmieli, to pamiętaj, tylko łowić. No cóż, zawsze może być musztarda, kurde, dżem truskawkowy albo wiśniowy. Tak czy siak mniam, truskawki są pycha. Wiśnie może nie aż tak bardzo, wiśni nie lubię. Ale czereśnie za to, Dobra, tak więc, jeżeli chodzi o arty, to mniej więcej wszystko. Ale no, możemy jeszcze tak sobie jakieś 10 minut pogadać. I... No... I będziemy mogli powoli kończyć tak naprawdę. Cześć, ci nawet, to spoko. O, jak zwykle dobre. Dżem do mięsa. Dobra. No tak, to... Nie wiem, jak tam u was? Początek wakacji. Zarąbisty, niezarąbisty, wszystko w porządku? W sumie dopiero teraz się zorientowałem, że jest mi gorąco i powinienem wiatrak włączyć. Czekajcie chwila. SB tylko go sobie tutaj przystawię. W sumie dobrze, że go nie włączyłem, bo by szumiał, a... Ten... Okej. Okay. Kabel od słuchawek był wystarczająco długi. A tak by the way, jak ciężarówki i samochody jechały za oknem, to słyszeliście to? A jak słyszeliście to, czy mocno to było, mocno przeszkadzało, czy coś takiego? Bo szczerze mówiąc, jeżeli to bardzo mocno było słychać, to jestem nawet gotów zamknąć te pierdzielone okno i się gotować, tylko po to, żeby wam lepiej się oglądało. Ja nie słyszałem. Raz może i tak dość słabo słychać było. Los Scotta z Heavy Rain. Tak, drogie dzieci, powstają parówki z jajkami. Jak tam życie pewnie? A u mnie w sumie całkiem okej. Okay. Teraz w sumie będzie z górki, bo sesja jest za mną. Pozdawałem to, co pozdawałem. Nie no, ja chyba spadam, bo trochę roboty z Twitchem, bo mam plany. Spoko, spoko, to na razie, do następnego razu. Kiełbasa do jajek, a może jajka do kiełbasy. Tak więc no, jeżeli chodzi o ten kolejny, o plan
akcji, no nie, co do streamów. Jutro, mniej więcej o 15, planuję wystartować już z Final Fantasy X. Więc tak jak mówiłem, będzie to kontynuacja Let's Playa. Jeżeli ten nigdy nie graliście, czy coś jesteście zainteresowani, to no, w sumie był czas do obejrzenia tego Elpa do momentu, w którym się zatrzymałem i po prostu będziemy szli dalej od tego momentu, w którym się zatrzymałem, aż do końca gry. Myślę, że to będzie chyba z 6, z 7, nie, z 4, 5 takich dłuższych sesji na pewno wyjdzie i ukończymy tą grę. Ponieważ ona nie jest zbyt długa, na pewno nie tak długa jak Persona 4. I tak, tak, to będzie jutro. Oczywiście no, gra będzie w polskiej wersji językowej, bo znalazłem fanowskie tłumaczenie i mam nadzieję, że wam się spodoba. I tak, Final Fantasy, przymierzałem się zawsze do tego, ale jakoś mi nie szło. Szczerze mówiąc, warto moim zdaniem. Nie, twoje teksty są najlepsze, a dziękuję. To tak, to będzie jutro. I być może jutro będzie też taki trochę dłuższy stream, jako że to będzie gra RPG, no nie? I tak, wakacyjne live'y wystartują już tak na 100% w przeciągu następnego tygodnia. Yasuntoya, dziękuję bardzo za follow. Chyba nawet ciebie kojarzę, wiem skąd jesteś, pewnie z Discorda. I tak, jakby to powiedzieć, no, startujemy z wakacyjnymi streamami od następnego tygodnia. Jako pierwszy, w pierwszym streamem będą gry przeglądarkowe, no nie? Jednak nie mogę wam powiedzieć dokładnie, którego dnia będę robił z tego live'y. Prawdopodobnie zrobię ten live albo we wtorek, albo w środę, bo w poniedziałek niestety nie będzie mnie w domu zbytnio. I no, i w sumie też może będą ze 3, może 4 streamy tygodniowo. 3 na pewno, no nie, żeby być w rytmie tych poprzednich też streamowych wakacji, nie? Więc tak, więc tak, co tam dalej mam do powiedzenia? No, jeżeli chodzi o grę letnią, która jest do przejścia, no nie? Zrobiłem Sonika podczas pierwszych wakacji. Później zrobiłem Mariana, no nie? I teraz myślę, żeby zrobić Nuzlocka z Pokémonów jako wakacyjny gameplay. I nie wiem, pasowałoby wam to? Bo w sumie Nuzlocka też dawno nie było w moim wykonaniu żadnego. I myślę, że jak już to byłby Fire Red, ponieważ no, poszedłem z drugą, trzecią, czwartą geną, a o pierwszej zapomniałem. Więc myślę, że no, to byłoby chyba najodpowiedniejsze. Plus jest polskie tłumaczenie, więc nie trzeba będzie się pierdzielić z tłumaczeniem z angielskiego na polski na poczekaniu, nie? Tak! Dobra, ktoś widzę, że jest podekscytowany pokami. I oczywiście też to będzie zrandomizowane. To też będzie na zasadach Nuzlocka, ale trzeba będzie jej nieco tak trochę ponaginać moim zdaniem, ponieważ no, to będzie na żywo, no nie? Na przykład jak pok mi zdechnie, to nie będę przecież grindził przez cały stream, no nie? To by było nudne. Więc no, jakieś tam sposoby na pewno powymyślam, żeby wszystko, co niepotrzebne, żeby zostało wypierdzielone w kosmos. Jeff, by the way, wysłałem ci już te całe muda. Fajnie by było, jakbyś pokazał. Moment. Ale to jest... Chwila... A, to jest filmik, tak? Chwila. Ale w sumie... Nie wiem, nie chce mi się w sumie ustawiać tego Google'a i tego wszystkiego, no nie. Bo ten... Po prostu chciałbym tylko posiedzieć, pogadać. Ale filmik zobaczę później, nie? Zerkniesz jeszcze na maila? Moment. Wezmę refresh. O, jest coś nowego. Przy okazji jeszcze w spamie zobaczę, czy nic nie przyszło. Robinson Jonathan indicating your interest. Spadaj, nie wiem, kim jesteś.
Okej, okay. Mamy kolejny e-mail. UW. O nie. O nie. Chyba widzę, co to może być. O mój Boże! No, ja pierdzielę. O kurde. No ten, no, Szereg robi T-pose, by pokazywać, kto tu jest dominującym. A Loren tutaj się uśmiecha. Szkoda, że jej śliwy nie ma na oku. Trochę szkoda. Muchu z bando. Okej. Dobra, bardzo fajne, dziękuję. Do. Ale nie, Loren jako osioł, kurde, pasuje, że ja pierdzielę. Nie mogę z tego. Dobra, to ten. No, dziękuję bardzo za Artomema. Też musimy zrobić zbiórkę na leczenie psychiczne. Dobra, to ten. Na czym to ja stanąłem, bo już kurde zapomniałem. Dziękuję bardzo memie. A i ten mem jest od Marii, bo nie przeczytałem. Teraz powiedziałem, więc wszystko jest git. I tak. Co to ja chciałem powiedzieć? Kurde, zapomniałem. Na czym to stanęło? Na wakacyjnych streamach, tak? No, w sumie, jeżeli chodzi o wakacyjne, to planuję, żeby były takie bardziej różnorodne, no nie? Właśnie się zastanawiałem się, a co ją, na co ją przerobić, ale jak spojrzałem na twarz, to stwierdziłem, że totalnie może być Fiona, bo ma koński ryj, albo, ale to bliżej osła. Mamy PG Szereg z Heavy Raina. Będę tak gadać do śmierci, May. Jojo na SNES-a. Ale nie, no, jeżeli o to chodzi, to nie, raczej. Ja bym ograł sobie to sam, no nie. Ale na streama to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Więc no, wracając jeszcze do poków, oczywiście będą zrandomizowane. I no, zobaczymy, jak to będzie, nie? Gra jest krótka. Cholercia, przypomniało mi się, że miałem na dziś skończyć Arta, ale oczywiście tego nie zrobiłem. To spoko, to najwyżej go pokażę następnym razem, nie? I tak. Co tu jeszcze mogę powiedzieć w sumie? Właśnie chciałbym przez te pierwsze streamy wakacyjne trochę przykoksować finalem. Ponieważ to jest gra, którą naprawdę chciałbym skończyć na streamie, no nie? Więc mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak te pierwsze live'y będą trochę bardziej skierowane w tą stronę. Ale no, tak czy owak, jak skończę finala, to zacznę Nuzloka, żeby nie mieć dwóch aktywnych serii RPG, no nie? I właśnie, przy okazji, jako że skończyliśmy Heavy Raina, to mogę zacząć drugą część Spyro. Będziemy grać moim synkiem, ale... Tego niestety nie mogę powiedzieć kiedy. Na pewno któregoś dnia, na pewno podczas wakacyjnych streamów, ale jeszcze muszę to jakoś wsadzić w planning, bo który jeszcze nie zrobiłem, ale na pewno się wsadzi. W sumie chyba Joel zrobił live'a z tego Jojo na SNES-a. Buda, buda, buda! Dobra, tak więc, o czym można tu jeszcze pogadać? A ja wiem. Wszystko byle to zrobił na streamie. No nie wiem, no co tam jeszcze u was słychać, jak tam wam dzień minął, mam nadzieję, że fajnie minął po streamie. Spyro 2 będzie taką platformówką ekskluzywną dla wakacyjnych streamów, tak jak Super Mario Sunshine albo Sonic Adventure 2. W sumie i tak chciałem dwójkę ograć ewentualnie, bo grałem pierwszą część i jeszcze nie tyknąłem dwójki ani trójki z tej trylogii, bo właśnie je zostawiałem na streamy, ale no... W sumie, jeżeli chodzi o platformówkowe rzeczy, to można tak powiedzieć, tak naprawdę. No, akurat fajnie, że wypadło, że ten, że Spyro na wakacje nam wyszedł. Więc, no. I będzie, w sumie będzie i Nuzlocke, i będzie Spyro. Może ewentualnie coś jeszcze. No, final też można powiedzieć, taki w cudzysłowie seria letnia. No. Ale no, się zobaczy. Plus jeszcze mam parę tych pomysłów na takie luźniejsze, jednorazowe streamy, ale o tym to już w swoim czasie powiem.
bo najpierw muszę zebrać wszystkie moje pomysły co do tego, co chciałbym zrobić i zobaczyć mniej więcej jakoś to ułożyć, no nie, żeby było. Wyobraź sobie, ma ktoś kanał, nagrał sobie jedną muda z bezdusznym głosem i to zapętlił. Muda. O tym, że Mario ma chujowe fangamy na Flashu. Każda seria ma tak naprawdę chujowe fangamy, ale mogą też trafić się takie perełki fajne. Jak na przykład z Poków, Pokémon Reborn, które w sumie jeszcze się robi. Jezu Chryste, kiedy ja ostatnio w Reborn grałem? 2-3 lata temu? Tak, jeszcze na moim starym kompie, jak musiałem któregoś tam razu go zawieźć na ten, na naprawę i mój cały save poszedł się kochać, a ta gra jest dość długa i dość grindowata, więc no, tam do połowy gry zrobili ją, no nie? W sensie, no, chyba jak ja grałem, to był epizod 13 albo 14 i to była tak jakby połowa gry. I ja doszedłem do końca tego w jakieś 40 godzin, więc drugie tyle to może z tego się zrobić, kurde, coś a la Persona 5. Ale no, dla mnie Reborn jest bardzo fajnym fangamem i szczerze mówiąc polecam. Jest trochę edgy, ale całkiem fajne. I no i też trochę podpada pod fanfiki w niektórych momentach, ale no, może być, naprawdę bardzo fajne. Jest trudne w cholerę. Hey Six Axis. By the way, czy wysłuchałeś tego Ost Yakuza 0, co ci wysłałem? Z tego... Te piosenki, tak. Mam nadzieję, że stream z karaoke dojdzie do skutku a propos tego, co przesłuchałeś, te utwory, które ci niedawno podsyłałem na Discordzie. Które to były? Bo kurde, ludzie trochę mnie podsyłają rzeczy z tego, no nie, i trochę tak ciężko zapamiętać do tego sekretnego bossa. Tak chyba widziałem, chyba słyszałem. Moment, o jakim modzie mówiliśmy, bo usłyszałem edgy. Nie modzie, o fangame'ie. Pokémon Reborn. No nie? W sumie aż zobaczę. Gdzie oni z tym fangame'em są? Pokémon Reborn. W sumie chciałbym to ograć, bo to jest fangame, który mnie bardzo interesuje, ale no, zapomniałem o nim przez te 2-3 lata. Chyba podpada pod 6. generację, tak mi się wydaje. O ile dodali, to jest 7. 18, to jest 21. No właśnie, można wszystkie startery wybrać na początku gry. W sensie jednego wybrać między tymi wszystkimi, które wyszły do tej pory. Teraz 21 dzielone na 3. O, czyli dodali 7. generację. Okej. Który ten sezon jest? Epizod? Nie widzę. Downloads. Widzę jakiś... 18 już! Kurde, to jest do nadrabiania. Kiedyś na pewno. Może nie teraz. W sumie tak chyba w poniedziałek zamierzam zrobić live'a z walki z tym sekretnym bossem. Miałbyś czas paść, jeżeli to zabrzmiała reklama, to sorka. Jak wieczorem, to pewnie tak, bo po południu niestety mam wizytę u lekarza, będę musiał pójść. Nie będzie mnie w domu, niestety nie wiem też na jak długo, bo to ta wizyta będzie dość daleko. Więc no, też nie wiem jak długo zajmie, ale postaram się, spróbuję, nie? Tak może 19 albo 20. To myślę, że chyba już bym był, ale nie dam sobie ręki uciąć. Normalnie bym był. Tak na 75% bym powiedział. No, więc spoko. Nintendo to chuje, Capcom jest spoko. To tak, dobra. Która godzina? No, już myślę, że powoli można kończyć. Więc tak, jeszcze tylko zerknę, czy nie dostałem żadnego nowego maila. Odśwież. No, nie dostałem. Dobra, w takim razie. Ja się już będę z wami żegnał. Widzimy się jutro, dla tych, którzy są zainteresowani. Jutro też o 15 i będziemy ogrywać Final Fantasy X. Mniej więcej od połowy. Więc no, ja mówiłem, że dla tych, ci, którzy są zainteresowani, to Let's Play jest, no nie. Ale oczywiście jak wiecie, co się dzieje w grze, to
na pewno z łatwością się odnajdziecie, gdzie jestem. Macalania Forest na samym początku, nie? Dobra, to no. Lecimy! Na razie wszystkim, do jutra, albo do następnego razu, zależy, czy przyjdziecie jutro, czy nie. Dobra, to na razie, cześć!